dobry. Jest 4:30 i dzisiaj lecimy na Filipiny, żeby zdać egzamin, który jest ważny do wizy w Japonii. Zapraszam. No i po bólu, my jesteśmy na ricie. I teraz staram się znaleźć tam, gdzie mamy iść. Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, którą muszę tutaj zrobić, ponieważ jakby później na ten temat więcej się wypowiem, ale jeżeli jesteście na wizie pracuj i zwiedzaj w Japonii, to trzeba gdzieś podobno wypełnić jakąś kartkę czy coś takiego, że chcecie wrócić do Japonii, że macie swoją wizę, tak, ale że opuszczacie Japonię i będziecie do niej wracać. Ciężko było mi znaleźć w ogóle informacje w internecie na ten temat. Znaleźć, że trzeba iść do biura imigracji, gdzieś jest blisko ciebie, coś takiego. Po wykonaniu paru telefonów w Japonii okazało się, że to jest nieprawda. Ja tutaj chcę znaleźć, jakiegoś pracownika, który będzie więcej wiedział na temat tego, co mam tutaj zrobić. Powiedzieli mi, jak zadzwoniłem do Narity, do Centrum Imigracji, że na pewno bym przychodził przez imigrację, przez Centrum Imigracji, i żebym tam po prostu z kimś porozmawiał. Także na pewno tak zrobimy. I zaraz tutaj musimy iść na odloty i później będziemy już patrzeć co i jak. Tutaj staram się kogoś znaleźć, a później zobaczymy, co to się będzie tutaj działo. No, tu już przeszedłem, znaczy sprawdziłem się już wcześniej online, także nie ma żadnych problemów. Boarding pass trzymam sobie na telefonie. Teraz jedyne, co mi zostało, no to dowiedziałem się, gdzie w końcu jest imigracja. Trzeba przejść przez security i po security dopiero będzie można sobie pogadać z kimś, kto będzie wiedział więcej na temat mojej wizy. Aczkolwiek pani, która pracowała tam przy check-inie, powiedziała, że nie powinien mieć żadnego problemu, o ile moja wiza dalej jest aktualna, że po prostu powinien na tej wizie wjechać bez problemu. Ale jeszcze, jakby tak długo jak jestem na japońskim lotnisku, chciałbym to potwierdzić. Także no, lepiej być bezpiecznym, stracić 10 minut, a nic się nie stanie, bo lądę dopiero o 8:55. No to pogadam sobie z kimś odnośnie tego, co trzeba dokładnie zrobić. No i jakby też powiem wam i też nie będziecie musieli się już zastanawiać, ponieważ ja już się pozastanawiałem. Udało się przejść przez bramki. Tak zeskanowaliśmy nasz pas, kartę pokładową. Później włożyliśmy, prawda, rzeczy nasze, przeszły przez skanery, przez wszystko. I teraz idziemy do imigracji i teraz pora zapytać się o moją wizę. Dobra, przeszliśmy. Tutaj są teraz customy. Tam są bramki, żeby wyjść do gate'ów, tak, żeby się ustalić po swój samolot. Tutaj są takie testy. I tutaj są kartki i jest tu napisane re-entry, czyli musimy to wypełnić, jeżeli chcemy wrócić do Japonii, czyli jednak jest jakiś papierek, trzeba to dobrze wypełnić i później no dzięki na podstawie tego będziecie mogli wrócić z powrotem do Japonii, jeżeli macie tak dalej aktywną wizę, tak samo jak i w moim przypadku. Także ja to szybciutko wypełniam. Tutaj są potrzebne jakieś family name, imię, nazwisko, data, numer lotu, prawda? I trzeba im napisać, czy wlatuje do Japonii, czy nie wlatuje z powrotem do Japonii.
przeszedłem, wszystko dobrze. Wiem nawet, którą mam już, którego gate'a mam, tak. Mój wylot 8:55, godzina 30 do wylotu. Także jest papier, trzeba go wypełnić. Podajecie swoje imię i dwa imiona, bo później, nazwisko, przepraszam, i dwa imiona, tak? Później datę urodzenia i podajecie dwa loty. Jeden, którym wylatujecie, i drugi, którym wracacie. Także jeżeli na przykład nie wiecie, kiedy wrócicie, ale na przykład wiecie, że wrócicie w przeciągu roku do Japonii, to zaznaczacie tam takim ptaszka, że tak, zamierzam wrócić po mniej niż za rok do Japonii. No i nie ma problemu, dostajecie piękne pieczątki, wszystko tutaj bez problemu. Ja wam pokażę tylko tył tego, czekajcie sekundę. Tak, tu dostajecie taką pieczątkę, a to jest ten papier, który wypełniałem, i dostajecie piecząteczki, wszystko jest pięknie, ładnie i na podstawie tego możecie później wrócić do Japonii. Czy na przykład, jeżeli chcecie, na przykład jesteście sobie w Japonii, na przykład no, blisko do Seulu, no to polecimy sobie na weekend do Seulu. Można to zrobić, nie ma takiego, nie ma przeciwwskazań. Ja się dużo czytam na internecie, że trzeba gdzieś tam chodzić i tak dalej, jest to nieprawda. Jeżeli macie zamiar wrócić w ciągu roku, jak najbardziej, bez problemu, nic nie musicie płacić, wypełniacie dwa papierki i koniec roboty. Musicie mieć ze sobą jeszcze Zaryu kartu, czyli kartę rezydenta Japonii. Pogadajmy trochę o wizie. Będąc na wizie Working Holiday, nie macie możliwości jej przedłużenia. Czyli z dniem, kiedy kończy się wasza wiza, musicie wrócić, opuścić Japonię. Jeżeli na przykład chcecie polecieć do Korei na jeden dzień i wrócić do Japonii, kiedy nie macie, kiedy wasza wiza już Working Holiday zostanie, jakby już nie będzie, tak? To dostaniecie wizę turystyczną na 3 miesiące. Natomiast jeżeli chcecie starać się o kolejną wizę, to jakby musicie przejść cały proces od początku. Czyli co za tym idzie? Musicie dostać takiego, co się nazywa Certificate of Eligibility. Czyli jest to jakby certyfikat, który dostajecie od waszego pracodawcy. I to wasz pracodawca w Japonii musi wypełnić dane dokumenty, żeby starać się o ten certyfikat. Jeżeli wszystkie certyfikaty są w porządku, to dopiero po około 3 miesiącach taki certyfikat zostaje wam dany, tak? Czyli powiedzmy, że nie wiem, 1 stycznia wszystkie dokumenty są zebrane i wasz pracodawca wysyła te dokumenty do japońskiego rządu. I tam przez, jeżeli nie jest potrzebna żadna dodatkowa prawna poprawka, czy żadne dodatkowe elementy, to będziecie, jeżeli w waszym przypadku nic się nie stanie, po 3 miesiącach, około 3 miesiącach, może być to 2, 2,5, może być też 4, dostaniecie Certificate of Eligibility. Czyli to jest jakby potwierdzenie to, że wy to wy i że jesteście dobrym człowiekiem, że naprawdę chcecie pracować w Japonii, tak, bla, 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 i to wszystko. I później dostajecie ten certyfikat. No i co dalej? I dalej, później, w przypadku nas Polaków, musicie iść do ambasady Japonii w Polsce, tak. Nie ma możliwości, żeby zrobić to w Japonii, w ambasadzie, ja wiem, Polski w Japonii, czy ambasadzie Japonii w Japonii. Nie, musicie to zrobić, będąc u siebie w kraju, czyli dostajecie certyfikat, później lecicie do Polski, do domu, albo już jesteście, prawda, w Polsce i dostaliście certyfikat. Później macie 3 miesiące na to, żeby dostać wizę i znaleźć się w Japonii. Nie dość, że czekacie 3 miesiące, to jakby okres przydatności tego certyfikatu jest przez całe 3 miesiące. Czyli od dnia, kiedy dostajecie ten certyfikat, mijają 3 miesiące i dostajecie wizę.
znaczy dostajecie, no składacie, prawda, wszystkie potrzebne papiery na wizę i jakby czas trwania, czas oczekiwania na wizę jest to jakieś 10 dni, jak dobrze tam przeczytałem. No i później dostajecie tą wizę, no i musicie się znaleźć w Japonii. I jak dobrze to rozumiem, to wiza jest ważna sama w sobie 3 miesiące, czyli macie 3 miesiące na to, żeby wjechać do Japonii razem z tym certyfikatem, tak? Czyli no, ja bym to zrobił zanim ten certyfikat w ogóle wygaśnie. Także tak wyglądają sprawy wizowe, jeżeli chodzi o working holiday. A teraz druga sprawa, czemu lecę do Filipin. Przepraszam, że to będzie trochę dłużej pogadania. Ponieważ jakby, żeby dostać najprostszą wizę, jaką możecie dostać w Japonii, to będzie to najlepiej to by było się ożenić, tak? No, wtedy bez problemu dostajecie jakąkolwiek wizę, możecie pracować gdzie chcecie. Ale jeżeli na przykład nie macie ukończonego uniwersytetu, jeżeli no chcecie mimo wszystko zostać w Japonii, to Japonia ma coś takiego, co się nazywa SSW, czyli Specially Skilled Worker, czyli to jest jakby specjalnie wyszkolona persona, tak, osoba, która na przykład chce gdzieś pracować, na przykład jeżeli ja pracuję w restauracji, to mogę zdać jakby specjalny egzamin, który później pozwoli mi na to, żebym pracował w restauracji w Japonii. I jeżeli nie macie zdanego takiego egzaminu, to nie możecie się starać o wizę SSW. W moim przypadku ja nie mam ukończonego uniwersytetu, także to jest moje jedyne wyjście. I jakby będąc tym super wyspecjalizowanym pracownikiem, możecie pracować w opiece nad, prawda, osobami starszymi, w hotelu, w restauracji, w rybołówstwie, w mechanice, byłeś tam mechanikiem, tak? Na wszystko są jakby tutaj testy. I to się tym zajmuje OTAW albo Prometic. To są takie dwie główne organizacje, na których stronach można znaleźć wszystkie informacje. Ja to się postaram, prawda, tam gdzieś umieścić. Teraz dlaczego lecę do Filipin? Ponieważ moja firma, w której pracuję, zapomniała sobie, omyłkowo pomyliła dni, daty, kiedy można było zdawać egzaminy w Japonii. Egzaminy w Japonii są w dwóch datach. Pierwsza jest tam w marcu czy kwietniu, a druga jest dopiero w październiku, przepraszam. I musicie czekać później miesiąc około na wyniki, ponieważ Japonia robi to wciąż na papierze. Też Japonia lubi papier, oni są jeszcze staromodni i pomimo tego, że można było to zrobić na komputerach, nie, myślę zrobić na papierze. I to jest powód, dla którego lecę do Filipin. Raz, że moja firma zawaliła pierwszy termin i co jeżeli nie znam drugiego terminu, który jest w Japonii? Otóż nie mam wizy, tak? Muszę czekać, nie wiadomo co robić. Nie mam możliwości się starania nawet o wizę. Tak, także te jakby szkolenia, one są na świecie, ale nigdzie w Europie, czyli najbliższy, wiesz, to jest jakby, to jest Tajwan, Nepal, Indie, tak, są Filipiny, no najbliżej by było lecieć na Tajwan, który mimo wszystko no, wychodzi bardzo tanio, ponieważ tam loty są za 300-400 w dwie strony. No ale w moim przypadku ja poleciłem będę leciał do Filipin i w Filipinach jest zupełnie tak, że zdajecie to na komputerach, skończycie egzamin, klikacie wyślij i komputer w przeciągu 5 sekund daje wam odpowiedź, czy zdaliście, czy nie zdaliście. Jeżeli zdaliście, to w przeciągu 5 dni dostajecie na maila cały certyfikat i później możecie starać się o, prawda, wizę. Tak to pięknie właśnie wygląda. Co jeżeli nie zdacie, to za miesiąc możecie zdać na nowo. Także nie ma jakoś tam, prawda, bólu. Poza tym, że będzie to troszkę kosztować. No w moim przypadku, jeżeli nie zdam, bo mam nadzieję, że zdam, to prawda, mam jeszcze jeden test z Japonii, mogę będę to nie prowadzić, zdawać testy gdzieś na przykład w Indiach czy gdzieś tam, tak?
żeby mimo wszystko zdać to wcześniej i nie czekać, i żeby nie musieć czekać tak jak w Japonii miesiąc na wyniki, żeby móc wszystko wcześniej pięknie zrobić z wizą. Prawie 5 minut tego gadania, przepraszam, ale osoby, które są zainteresowane, na pewno wyniosą z tego mojego gadania, ponieważ no ja troszkę na ten temat czytałem, ale jakby to jest mój przykład, to jest tak jak ja to robię i to jest tak jak, to jest proszę nie bierzcie tego jako jakieś porady prawnej czy tego co macie zrobić, aczkolwiek wiem, że można zrobić to tak jak ja to właśnie robię. Idziemy w czas wejść samolotu i wylądujemy w Filipinach. Także widzimy się w Filipinach. Pewnie nagram coś jeszcze. Zobaczymy jak będę miał siedzenie, bo będzie przy ognie coś nagramy. Jak nie, to nie. Widzimy się w Filipinach. Udało się. Jesteśmy. Jestem sam. Ja na Filipinach, żeby zdać ten mój egzamin. Według prognozy pogody miało być źle, miało być brzydko i w ogóle, ale jednak jest spoko, jest bardzo ładnie, 32 stopnie, bez problemu. Tam lot odbył się też spoko, troszkę czasem częsło, no ale nic z tym nie zrobimy, prawda? No póki co wygląda normalnie, całe miasto wszystko. Jedziemy teraz do biura imigracji i zobaczymy co i jak się tutaj dzieje. Wszystko się ładnie udało, pan wbił pieczątkę, mamy wizę i można sobie normalnie wejść już do Filipin. Przeszliśmy przez customy, przez imigrację. Nie było żadnego problemu z naszą wizą. Pan się tutaj pytał tylko skąd jesteśmy i jak długo będziemy w Filipinach. Także teraz staram się opuścić lotnisko, zabierzemy jakąś taksówkę i będziemy śmigać na egzamin. A teraz jeszcze widzę, trzeba jeszcze raz będą sprawdzać bagaż. No to będziemy oddawać. Załatwiłem kartę SIM, kosztowała 787 pesos. Na początku były takie bardzo, ale to bardzo drogie, ale później powiedziałem, że nie biorę takiej, także zeszliśmy tam z 2000 pesos na 780 pesos. Także jak widać można. Wiadomo, że oni chcą oczywiście jak najdrożej wam sprzedać. Za mną jest piękny napis Welcome to Philippines. Póki co mam internet w telefonie, co jest bardzo ważne. Teraz taksóweczka i będziemy lecieć na miejsce. Chcemy tam być. Egzamin zaczyna się dopiero o 16:30, jest godzina 13:03. Będziemy mieli tam 3 godziny, będą się tam gdzieś posiedzieć. Może gdzieś będzie coś pobliżu, żeby coś zjeść, sobie pójdę zjeść. A tak to póki co to tyle. Lecimy po taksówkę. Udało mi się przejechać taksówką. Mój jegomość oglądał sobie YouTube'a jak jechał. Czy tam filmiki na Facebooku. Nie było pasów w mojej taksówce, ale dojechałem bezpiecznie. Jeżeli się wyjedzie z tych przedmieść, które wyglądają bardzo, to bardzo brzydko, no to już by się to ładne po prostu miasto, metropolia, czuć się troszkę bezpiecznie, aczkolwiek uważam, że jest tutaj bardzo, bardzo cicho. Nie wiem, chyba jak już człowiek siedzi w tej, jak już się jest w tej Japonii,
to później wszystko inne wygląda bardzo inaczej. Tak, ale bardzo daje mi to klimat Indii, tak bardziej już właśnie takiej Azji, którą możemy zobaczyć tam w Indii, czy w innych, jakichś innych tam filmikach. Ja teraz ten uniwersytet, który widzieliśmy na samym początku tego ujęcia, to jest właśnie miejsce, do którego muszę iść. Idę właśnie zobaczyć, jak wygląda sprawa. I jeszcze wiem, że jest Starbucks naprzeciwko. Mam zamiar się napić kawy, bo po prostu umieram. Umieram ze zmęczenia. Także idziemy patrzeć dalej. Przyszedłem do Alfa Marketu. Chciałem zapłacić kartą. Dziwne, bo przed włożeniem karty do czytnika normalnie gościu spisał numer mojej karty z tyłu. To było bardzo dziwne. Nie wiem czemu tak, ale używam mojej karty Wise, gdzie jest tylko i wyłącznie dana kwota, nic więcej. Teraz wziąłem sobie coś w stylu szybkiego jedzenia u nich. Zaraz spróbujemy. Jak wszystko smakuje. To jest jakby bułeczka, taka, w której w środku jest mięso. Na ciepło. Zaraz zobaczymy, czy coś zjeść. No bo jak egzamin, no to nie może mieć pusty żołądek. Siedzę pokonany, bo okazało się, że przez mój błąd, moją własną głupotę i niewpisanie mojego środkowego imienia, mojego drugiego imienia, nie są w stanie powiedzieć, że ja to ja, pomimo tego, że mają moją datę urodzenia, numer paszportu, wszystko moje, całe moje dane mają. Mówią, że według procedur nie są w stanie potwierdzić mojego nie mogą mnie zidentyfikować, że ja to ja, tak? Bo nie mam, bo w paszporcie mam środkowe imię, a ja im nie podałem środkowego imienia. Mogę tylko i wyłącznie siebie za to winić. Jest to nauczka dla mnie na przyszłość. No i dla was, uczcie się na czyichś błędach. Zawsze wpisujcie środkowe imię, jak jesteście w Japonii. Tak jak macie w paszporcie, miejcie na wszystkich dokumentach. Ja teraz, no cóż, lecę na lotnisko, wracam do Japonii i lot mam za 6 godzin, 7, 5. Jest teraz 5, ja mam lot o 0:40. Także czekam na taksówkę, lecę na lotnisko i będę szukał jakby kolejnego egzaminu, żeby zdać, żeby polecieć gdzieś może indziej. Bo jakby czekanie na test w Japonii, jak ja wcześniej wytłumaczyłem, nie ma sensu. Udało się, mam boarding passa, na którego czekałem od godziny 21 do godziny 23. Za godzinę jest boarding i oni sobie nie poradzą z tym, żeby tych ludzi weszło, ponieważ za mną było jeszcze kupa ludzi, którzy mieli sobie wszystko i jeszcze ogarnąć. Strasznie to powoli szło, nie wiem dlaczego. Mój poszedł bez problemu, było bardzo fajnie. Chociaż szkoda, że nie mogłem się odprawić online, ponieważ tak nie musiałem się z niczym takim bawić, ani się stać, ani się stresować. Także teraz idziemy się odprawić. Idziemy teraz na customy z powrotem, żeby nas przetrzepali tam w plecaku. No i później przechodzimy na gate, gdzie już są samoloty. No i wchodzimy do samolotu. Opóźnienie 10-minutowe, jeżeli chodzi o 20-minutowe, jeżeli chodzi o zaczęcie boardingu. Niestety, masz nadrobią to w powietrzu. Teraz, no cóż, zostajemy tylko się przespać, obudzić się w Japonii. Nagram jeszcze jeden kawałek z tego, jak przejdę tutaj, prawda, odprawę imigracyjną w Japonii. Czy nie było na pewno ani żadnego problemu. Pewnie będzie trochę długo, no ale już wymyśliłem chociaż tytuł dla tego odcinka. Moja jedna z największych porażek życiowych, jakie mi się udało osiągnąć. Jestem niesamowicie, czuję się niesamowicie zniszczony od środka. Wciąż mi nie przeszło. No ale już mam zamiar wrócić tutaj. W sierpniu chyba mi się tak wydaje. Żeby napisać ten test mimo wszystko. Ja tutaj postanowiłem, że nie mam zamiaru się poddawać, także tak, tutaj już
przechodzimy do samolotu, zaraz kabina. Także widzimy się w Tokio. Nagram jeszcze jedną sprawę. Ponieważ przybyliście do Japonii, musicie wypełnić dwa dokumenty. Tutaj podajecie swoje nazwisko, imiona 2, datę urodzenia, home address. Później macie nazwę tutaj, skąd jesteście, nazwa miasta, w jakim tutaj przylecieliście, po co przyjeście do Japonii, ostatnim razem wasz flight number, ile macie zamiar zostać w Japonii, pod jakim adresem zostajecie w Japonii. Tutaj macie pytanie, czy wam kiedyś odmówiono wizy do Japonii, czy jesteście skazani za przestępstwo i czy macie sobie jakieś niedozwolone rzeczy. Tak samo tutaj później trzeba im ewentualnie oznaczyć, czy wnosicie coś, czego na przykład musicie zgłosić do customów. Tutaj też podajecie swój numer lotu, tutaj skąd lecicie, tak, kiedy przylecicie, bla bla bla, wszystko, imię, nazwisko, telefon, do jakiego, czy skąd jesteście, tak, czyli Polak, tutaj czym się zajmujecie, urodziny, numer paszportu, czy ktoś z rodziny z wami jedzie. I tutaj macie jeszcze odpowiedź na różne pytania. Zazwyczaj wszystko jest na nie. Koniec, kończyło się, jestem już w Japonii. Wszedłem przez customy, pięknie, ładnie, nie było żadnych problemów, zrobili mi piękne zdjęcie. Także na tym kończymy moją bardzo kiepską przygodę, która będzie mi się śniła do końca życia, albo przynajmniej jego część. Mam nadzieję, że coś się nauczyliście tak samo jak i ja. No i widzimy się w kolejnym. Dzięki, cześć!